Witajcie kochani, dzisiaj mam taki misz-masz francuskich zdrapek. Co z tego wyjdzie? Sama jestem ciekawa. Mam różne zdrapki, różne kolory, ale też można mieć różne wygrane. Spójrzcie, mam taką zdrapkę z takim robaczkiem, zdrapkę jedyneczkę, tutaj coś z piłką nożną, spójrzcie, a tutaj mam coś z bankiem, nowa zdrapka. A tu, kochani, są bliźniaki. Więc proszę Was, zostańcie ze mną, zobaczymy ile wygram. Pierwszą będę drapać jedyneczkę. Ostatnio mi się w tej zdrapce w ogóle nie szczęściło. Jeśli zdrapę te pola i gdzieś będzie jedynka, to znaczy, że wygrałam kwotę do niej przypisaną. No zobaczymy. Moi drodzy, wygrałam już 1 euro. O, jak fajnie. Tutaj jest siódemeczka, to nie ma nic. No moi drodzy, drugie euro. Rozkręcam się. Mam już 2 euro. O, a tutaj już mam 3 euro. I tutaj pewnie też coś mam. Jasne, że mam. 4 euro na sam początek. Bardzo mnie to cieszy. Wydałam w sumie 1 euro, zobaczcie. A tak naprawdę już mam 4. Czas na kolejną zdrapkę. To jest po prostu klasyczne kółko i krzyżyk, jakie znamy. Spójrzcie, tutaj w każdym pionie i poziomie można wygrać takie drobne sumy. Natomiast aby wygrać 500 euro, trzeba mieć na ukos 3 takie same symbole. No nic, zobaczymy, może coś tam wygram. Ta zdrapka jest z tych najtańszych, bo kosztuje pół euro i pewnie dlatego nie ma szałów wygranych. Najwięcej można wygrać właśnie to 500 euro. Na razie nie ma wygranych. Ale poczekajmy, może jest szansa, aby wygrać tutaj na ukos główną wygraną. No nic, zobaczymy, może coś tam wygram. No niestety jest krzyżyk, nie ma kółka. No trudno, nie wygrałam nic. Kochani, trzecia zdrapka, wygrałam w niej ostatnio 20 euro, zdrapka Astro i symbol bliźniaków. Ciekawa jestem, co przeniesie los tym razem, mam jakąś słabość do tego znaku, nie wiem dlaczego, no ale dobrze, zobaczę ile mogę wygrać w pierwszej wygranej, jest to 3 euro, a teraz w drugiej ile mam? A w drugiej mam 5 euro. Zasady są takie, moi drodzy, zaraz Wam wyjaśnię. W pierwszej grze muszą być dwa takie same symbole bliźniaków, aby wygrać coś w pierwszej wygranej. A w drugiej muszą być dwie takie same cechy charakteru, aby można coś wygrać. No nic, drapę i zobaczymy. No kochani, już widać na horyzoncie jedną parę bliźniaków. Mam nadzieję, że znajdę drugą parę również. Bardzo bym się ucieszyła z tego powodu, bo wpadłoby mi do kieszeni 3 euro. Na razie... Na razie co mam tutaj? Na razie mam kosmiczny statek. No ale nic, bliźniaki chyba odleciały. O, są! Mam drugą parę bliźniąt. Super, już mam 3 euro. Ale też są, moi drodzy, dwie takie same cechy charakteru. Czyli znowu wygrałam w tej zdrapce wcale nie mało, bo 8 euro. Spójrzcie. Widzicie? No... Super, moja ulubiona chyba zdrapka. Moi drodzy, następna zdrapka. Zasady są takie, że patrzymy tutaj, gdzie jest wygrana. Jeśli tutaj pod piłkami znajdziemy dwa razy taką samą kwotę, jak jest pod wygraną, to tyle wygrywamy po prostu. No ale nic. Od czego zaczniemy? Od wygranej czy piłek? Piłek czy wygranej? No może zacznijmy od tej wygranej. Zobaczymy, może coś tam się wygra. No moi drodzy, 400 euro to wcale nie jest tak mało. No, jestem bardzo zainteresowana, czy wygram. Ile się kryje pod piłkami? No moi drodzy, jest już pierwsze 400 euro. Jakby było drugie, to by było coś. No ale nic, zobaczymy. Ciekawe, czy wygram, bo szansę mam. Zrapę tutaj i tutaj, ale na razie nic nie ma. No, kochani, nie ma nic. Nie ma nic, nie wygrałam. Los przegrany. No, ale nic, trudno. Zobaczymy, co będzie w następnej zdrapce.
Kochani, ostatnia zdrapka. Tutaj będzie krótka piłka do wygrania aż 50 tysięcy. Nawet nie ma instrukcji. Za dużo tutaj się nie nadrapę. W pierwszej wygranej mam 0 euro. Nie udało się nic wygrać, no nic, trudno. W banku nie rozbiłam. Zobaczymy, co będzie w drugiej wygranej. Może coś tutaj się trafi. Ale no niestety nic się nie trafiło. Znowu jest 0 euro. No nic, może następnym razem. Kochani, znowu nie jestem stratna w zdrapkach. Bardzo się cieszę, że wygrałam tyle, ile wygrałam. Mam nadzieję tylko, że oglądaliście do samego końca. No cóż, mogę powiedzieć. Spójrzcie, tutaj jest mój palec, taki podrapany przez mojego zwierza. A jakiego, to Wam w najbliższym czasie pokażę. Śledźcie mój kanał. Póki co dajcie mi łapeczkę do góry oraz zasubskrybujcie mnie koniecznie, jeśli się podobało. Dziękuję i do usłyszenia.